witam Państwa serdecznie i zapraszam do obejrzenia następnego opowiadania o fascynującym świecie przyrody. Jeżeli podoba się Państwu taka formuła przedstawiania ciekawostek przyrodniczych, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, być może polubienia filmiku lub pozostawienia komentarza na YouTube. Tym razem chciałbym opowiedzieć o innym niezmiernie ciekawym zwierzaku, którego też sfilmowałem dzięki pandemii. Co prawda widywałem go wcześniej wielokrotnie, ale nie miałem dokumentacji filmowej. Otóż w sierpniu wracając z Ameryki, tak, to nie pomyłka, zamieszczam zdjęcie na dowód, zatrzymałem się pod Chłobieszowem, aby zjeść kanapkę. Miejsce nie było przypadkowe, bo choć kusiły mnie łany dorodnych konopi, to wybrałem miejsce z trawą wygoloną do ziemi. Jest tam niewielka kolonia susów perełkowanych, po łacinie dźwięcznie Sermophilus suslicus. Jest to jeden z najrzadszych ssaków w Polsce. Występuje tylko na południowej Lubelszczyźnie. U nas przebiega też zachodnia granica zasięgu tego gatunku. Jak widać na mapie, jego główny obszar występowania to Rosja, Ukraina i Mołdawia. Oczywiście jest gatunkiem chronionym, wymagającym ochrony czynnej. Wymienione jest czerwone liście gatunków ginących i zagrożonych. I wreszcie jest priorytetowym gatunkiem naturowym, wymagającym wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony w miejscu jego występowania. Pewnie wielu się zdziwi, że ten gryzeń należy do rodziny wiewiórkowatych. Nie chciałbym polemizować z Wikipedią, ale mi on w niczym nie przypomina wiewiórki. No może troszeczkę spyszczka, ale nie ma wystających małżowin usznych z kępkami włosów, nie ma długiego puszystego ogona i zamiast biegać po drzewach, kopie nory i większą część życia spędza pod ziemią. Wszyscy znamy powiedzenie śpi jak suseł. Otóż nasz suseł perełkowany śpi przez okres około 6 miesięcy. Budzi się w kwietniu, gdy temperatura przekracza 10 stopni Celsjusza. Jak widzimy na filmie, nasz bohater objada się pokarmem roślinnym. Smakują mu liście, pędy, kwiaty i nasiona. Sporadycznie żywi się też pokarmem zwierzęcym typu owady, dżdżownice itp. Żyje w koloniach. Dzięki czuwającym strażnikom pozostałe osobniki mogą spokojniej żerować. Wrogów ma bez liku. Od ptaków drapieżnych przez inne większe ptaki, po psy, koty, lisy i tym podobne. Ta mikrokolonia ma pecha, bo w jej obrębie wykopał sobie norę lis. Największym zagrożeniem dla susów były jednak zmiany w rolnictwie, głównie brak wypasu krów. Suseł to gatunek stepowy, gdzie trawy są niskie, wypalone przez słońce i dzięki temu można z daleka dostrzec niebezpieczeństwo. W wysokiej trawie jest właściwie bezbronny i szybko staje się ofiarą drapieżników. Jego jedyną bronią jest szybka ucieczka do najbliżej położonej nory. Obecnie w wielu miejscach jego występowania przeprowadza się koszenie lub planowany wypas krów i owiec. W kilku miejscach historycznego występowania przeprowadzono reintrodukcję. To bardzo ciekawy temat, wart oddzielnego filmiku. Czynną ochroną susła perełkowanego zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie. Warto jeszcze dodać, że w Polsce występuje jeszcze jeden gatunek susła, a mianowicie suseł moręgowany. W ostatnich latach przeprowadzono jego udaną reintrodukcję na Opolszczyźnie. Jest on ulubionym przysmakiem też bardzo rzadkiego u nas ptaka drapieżnego, raroga. A wracając do susła perełkowanego, to nie jest go tak łatwo zobaczyć. Dni deszczowe i wilgotne bywa, że w ogóle nie wychodzi z nory. Jest to gatunek dzienny i w sprzyjających warunkach aktywny jest cały dzień, ale jak na susła przystało, wstaje jak słońce już mocniej przygrzewa. Wiele razy nie udawało mi się ich zobaczyć, choć wiadomo, że były, bo świadczyło o tym wydeptane ścieżki przy norkach. Niespecjalnie przeszkadza im hałas, bo tutaj przebywają przy dość ruchliwej drodze i przy hałaśliwych urządzeniach technicznych. Najważniejsze, że trawa jest regularnie wykaszana. Choć czasami robotnicy niestety używają herbicydów, jak tu na zdjęciu, mam nadzieję, że to tylko wyjątkowo. Z drugiej strony te maluchy przetrwały tu tylko dzięki aktywności człowieka, który co prawda ich w tym miejscu chyba specjalnie nie chronił, ale dzięki ogrodzeniu, urządzeń technicznych i koszeniu stworzył im jakby mimo woli warunki do przetrwania.